Nie ma śniegu ani mrozu, ale tradycji stało się zadość. Sieradzki morz Sławomir Dziedziela pożegnał stary rok w rzece Warcie. Po raz pierwszy pan Sławomir wykąpał się w lodowatej wodzie 32 lata temu. Przyznaje, że trzeba się do tego przygotować. Rozgrzewka taka mała, z 20 pompek, z 20 przysiadów. Jak śnieg jest, to się nacieramy śniegiem, wchodzimy do wody, zamaczamy się, wychodzimy, mała rozgrzewka. To zależy od temperatury, jaka temperatura jest na dworze. Dziś temperatura raczej nie sprzyjała morsom. Pan Sławek przypuszczał, że w tym roku będzie kąpał się sam. Niewiele osób ma bowiem odwagę zanurzyć się zimą w rzece. Tym razem stało się jednak inaczej. Rafała Kucharskiego do kąpieli namówił teść. Zdecydował się po raz drugi pożegnać stary rok w nurcie rzeki Warty. Ja myślę, że po prostu to jest kwestia psychiki. Po prostu trzeba chcieć i się wchodzi. Nie myśli o tym, że jest zimno, tylko trzeba wejść po prostu. Okazało się też, że amatorów zimnych kąpieli jest w Sieradzu więcej. Jerzy Włodarczyk kąpi się od 20 lat, ale do tej pory robił to, gdy nikt nie widział. Tak tu kolega mówi, trzeba się rozgrzać. Ja tak chcę się wykąpać, jakby było tak z minus 20 na dworze, no. Czyli dziś za ciepło? Dzisiaj jest, według mnie, za ciepło, no. Może i ciepło, ale większość osób przyglądała się morsom z brzegu. Panowie przyznają, że taka noworoczna kąpiel to doskonały sposób na zahartowanie organizmu. Zapewniają, że odkąd jej zażywają, nie chorują i tego życzą wszystkim w nadchodzącym roku. To my jako morcowie żegnamy stary rok, bo był niedobry, a witamy nowy rok. Żeby ten nowy rok był dla nas, dla wszystkich ludzi szczęśliwy. I życzymy wszystkim w nadchodzącym nowym roku zdrowia, szczęścia, pomyślności i czego sobie ludzie życzą. Sieradzkie morsy liczą na to, że spełni się jeszcze jedno życzenie i za rok będzie ich więcej. Kąpiel w rzece Warcie jest nie tylko zdrowa i przyjemna. Dodatkowo nie trzeba chłodzić szampana.